Tematem tego filmu będą ciągi arytmetyczne, czyli ciągi arytmetyczne. No i tutaj poćwiczymy rozpoznawanie takich ciągów, a także pewną notację związaną z ciągami. Czyli tu mamy trzy ciągi, teraz naszym zadaniem jest rozpoznanie, czy to są ciągi arytmetyczne, no i zapisanie tych ciągów wzorem. Dobrze, czyli ciąg arytmetyczny to jest taki ciąg, w którym następny wyraz powstaje przez dodanie pewnej ustalonej liczby do poprzedniego. To popatrzmy tutaj na ten pierwszy ciąg. Żeby minus 5 to jest, żeby dostać minus 3, to trzeba dodać 2. Tak, czyli minus 3 to jest minus 5 plus 2. Potem następny wyraz, no znowuż trzeba dodać 2, żeby z minus 3 przejść do minus 1, no i potem dodać 2 i dodać 2. Czyli widać, że tutaj te wyrazy, które są narysowane, napisane, no powstają właśnie w ten sposób, że następny wyraz to jest dodanie 2 do poprzedniego, no i te trzy kropeczki tutaj sugerują, że to jest nieskończony ciąg arytmetyczny właśnie. No tu mamy na myśli, że ta reguła zostaje zachowana. Czyli i teraz jaka to jest notacja związana z ciągami, czyli to piszemy an od n równego 1 do nieskończoności. Ten symbol oznacza nam taki nieskończony ciąg. No i teraz jakim wzorem taki ciąg arytmetyczny może być opisany? Czyli an równa się minus 5, to jest pierwszy wyraz, plus, prawda, każdy następny powstaje przez dodanie, czyli na przykład drugi to jest pierwszy plus 2, trzeci to jest pierwszy plus 2 razy 2, czwarty to jest pierwszy plus 3 razy 2 i tak dalej. Czyli n-ty wyraz to jest, powstaje przez dodanie liczby 2 do pierwszego n minus 1 razy. Czyli innymi słowy an to jest minus 5 plus n minus 1 razy 2. To jest jeden możliwy opis tego ciągu, czyli to jest jawna definicja tego ciągu. Prawda? Jeżeli chcemy obliczyć A30, to wstawiamy n równe 30 do tego wzoru i otrzymujemy wzór na A30. Inną możliwością jest rekurencyjna definicja ciągu, czyli wtedy podaje się, czyli możemy tak, piszemy to, gdzie, i teraz piszemy, no tak, rekurencyjna, to znaczy podajemy właśnie regułę, jak znając wyraz n-ty znaleźć wyraz następny, czyli musimy znać pierwszy wyraz, czyli a1 jest równe minus 5 i an plus 1, no i to jest to, co występuje w definicji ciągu arytmetycznego. Następny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego, czyli n plus pierwszy powstaje przez dodanie do poprzedniego, no właśnie tej liczby 2, no i n tutaj jest większe równe 1 i podobnie tutaj n większe równe 1. Czyli to są dwie możliwe definicje, definicja jawna i definicja rekurencyjna. Zwracam uwagę, że taka definicja rekurencyjna no nie mówi nam od razu, ile jest A30, prawda? Ona mówi, że jak znamy A29, to wiemy, ile jest A30, no ale nie wiemy, ile jest A29, prawda? Żeby znać A29, to trzeba znać A28 i wszystkie poprzednie. Ta definicja no, pozwala nam natychmiast w jednym kroku obliczyć wyraz numer n. Dobrze, przejdźmy do kolejnego przykładu. No dobrze, teraz patrzymy. 100, 107. No, więc żeby ze 100 dostać 107, to trzeba dodać 7. Potem jest 114, no to znowuż dodajemy 7. Potem jest 121, no to znowuż dodajemy 7 i tak dalej. Czyli tutaj znowuż mamy ciąg arytmetyczny an. N równe 1 do nieskończoności. No i an, znowuż możemy podać definicję jawną, czyli pierwszy wyraz 100 plus n minus 1 razy ta różnica, prawda? To się nazywa różnica ciągu arytmetycznego, prawda? Dlatego, że to jest różnica między dwoma kolejnymi wyrazami jest stała. No i to jest coś, co charakteryzuje taki ciąg i ta różnica tutaj jest 7, a tu była 2. Czyli to jest taka jawna definicja, n większe równe 1. No i znowuż definicja rekurencyjna, czyli A1 jest równe 100 i no czasem można napisać tak, że AN jest równe poprzedni wyraz, czyli AN minus 1 plus ta różnica, czyli plus 7 i tutaj N większe równe 2 tutaj,
No, musimy napisać an większe równe 2. Czasem notacja jest taka, że zaczyna się od a0, no, ale to jest kwestia konwencji. Popatrzmy teraz na następny ciąg. Spróbujmy zobaczyć. No tak, tutaj różnica między pierwszym a drugim jest 2. Różnica między drugim a trzecim no, jest 3. Aha, no dobrze, czyli to na pewno nie jest ciąg arytmetyczny. Potem różnica jest 4. No więc wygląda na to, że ten ciąg powstaje w ten sposób, że do następnego wyrazu dodajemy coraz więcej, prawda? Żeby dostać drugi, to dodajemy 2, żeby dostać trzeci, to do drugiego dodajemy 3 i tak dalej. Czyli znowuż mamy ciąg nieskończony an, n równe 1 do nieskończoności, gdzie i teraz no, jawny wzór to byłby dosyć trudny, pewnie nie widać go natychmiast, natomiast bardzo łatwo zapisać rekurencyjnie ten ciąg. Czyli a1 jest równe 1 i an plus 1 to jest an plus, no popatrzmy, tak jak mówiliśmy, prawda? Żeby dostać drugi, to trzeba dodać do pierwszego 2. Żeby dostać trzeci, to trzeba do drugiego dodać 3. Żeby dostać i potem 4 i tak dalej. Czyli żeby dostać wyraz n plus pierwszy, to trzeba do n tego dodać n plus 1. Może w nawiasie. No i n tutaj jest większe równe 1. No mamy pierwszy i wiemy, to jest ta reguła rekurencyjna, która mówi, jak mając n-ty dodać następny, dostać następne. Czyli to nie jest ciąg arytmetyczny. No i na zakończenie może napiszmy taki ogólny wzór, ogólną regułę dla ciągu arytmetycznego, czyli ciąg arytmetyczny. Jak to wygląda? Czyli tak, mamy a1, musi być dany, pierwszy wyraz, i r to jest różnica ciągu, czyli to jest prawda, ciąg, czyli to jest właśnie tutaj to różnica dwóch kolejnych wyrazów, prawda? Czyli tu było 7, tu było 2. I to jest dla danego ciągu arytmetycznego, to jest ustalone. Różnica ciągu arytmetycznego. No i mamy taki ciąg an, n równe 1 do nieskończoności, czyli myślimy o nieskończonym ciągu arytmetycznym. I an, no właśnie, to jest a1 plus n minus 1 razy r. I n jest większe równe 1. To jest definicja jawna. No a definicja rekurencyjna, a1 jest dane, no tak jak tutaj. No i an plus 1 to jest an plus r, prawda? Następny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego ustalonej liczby, która się nazywa różnicą ciągu arytmetycznego. Tu n jest większe równe 1.